Witam Was serdecznie w kolejnym zamówieniu ciuchowym, czy zestawieniu ciuchowym, zakupów ciuchowych, jakie ostatnio poczyniłam. Wiem i mówiłam to też we vlogu ostatnim, że ostatnio pojawił się taki właśnie content na moim kanale, taka tematyka i mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe, że pojawia się ona znowu, ponieważ potrzebuję Waszej pomocy. Widzicie, że tu mam zamówienie z Zalando, jest mniej 6 rzeczy i te rzeczy są w większości nierozpakowane i nawet do nich nie zaglądałam, mierzyłam tylko jedną rzecz i potrzebuję, żebyście mi powiedzieli, które te rzeczy mam zostawić, a które powinnam odesłać, ponieważ albo nie są warte swojej ceny, albo źle w nich wyglądam, albo cokolwiek. Także bardzo Was proszę o aktywny udział i komentowanie pod tym filmem, a ja zabieram się za mierzenie. No i na pierwszy rzut poszedł t-shirt, który wymagałby wyprasowania, ale niestety, robimy wszystko na żywca, jest jak jest. Powiem Wam, że nie jest on dobrej jakości, w sensie takiej, że no ten materiał pozostawia trochę do życzenia. Już czytam, szukam składu, co to jest tutaj. 100% bawełna niby, ale jest taka jakaś średnio przyjemna w dotyku ta bawełna, także nie wiem, co o niej myśleć. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym materiale. Długość jest dobra, rozmiar jest w porządku, kosztował 9 franków, także myślę, że sobie zostawię, bo mam naprawdę srogi niedobór t-shirtów. Jeszcze Wam powiem jedną rzecz taką, że te wszystkie rzeczy kupiłam oczywiście w Szwajcarii, w szwajcarskim Zalando i kupiłam je w momencie, kiedy były jakieś wyprzedaże związane z 10-leciem Zalando, nie wiem czy ogółem, czy w Szwajcarii, czy co było tu powodem. I prawie wszystkie te rzeczy obecnie są dużo droższe niż były w dniu, kiedy ja je kupiłam. Także były w dużo lepszych cenach i to kupiłam za 9 franków. Myślę, że jest ok i myślę, że zostanie ze mną ten t-shirt i zaraz na niego nałożę kolejną rzecz. I tą rzeczą jest plecak 100% Karyny, który raczej zostanie odesłany. Historia tego plecaka jest taka, że potrzebowałam plecaka, który byłby trochę bardziej kobiecy niż mój plecak, który noszę do pracy. Ponieważ ja chodzę do pracy z plecakiem V-Sporta. Wiecie, jak plecaki V-Sporta wyglądają. I ja często chodzę do pracy w płaszczyku, może nie w obcasach, zdarza się, ale rzadko, ale w bardziej eleganckich butach i bardziej eleganckich ubraniach, powiedzmy. Chociaż na sportowo też bardzo często, ale jednak idzie to w stronę takiej sportowej elegancji, a nie do lasu, albo na hiking, albo na survival jakiś. Więc chciałam mieć jakiś kobiecy plecak, ponieważ wolę jednak plecak na co dzień do pracy niż torebkę, bo jest zdrowszy dla pleców. Po prostu. Ten plecak nie jest skórzany. Podobały mi się też niektóre skórzane plecaki, ale zależało mi też na tym, żeby on miał w miarę szeroką tutaj podstawę, żeby można było wsadzić lunchboxa, no i żeby nie kosztował 1 000 000 złotych, bo taki plecak mi się zniszczy, zaleje mi się czymś i tak dalej. A skórzane plecaki, no niestety te, co mi się podobały, zaczynały się tak od 400 franków, troszeczkę było mi na to szkoda pieniędzy. No i był sobie ten z Aldo, wyglądał nawet nieźle, no Aldo, ok, spoko firma. I potem był przeceniony, ja go kupiłam chyba za 45 albo 65 franków. No i to jest tak karyniasty plecak, że no nie, pokażę Wam jeszcze jak wygląda na sylwetce. Tu sobie trzeba to wyregulować oczywiście. No ale wygląda to mniej więcej tak. No i powiedzcie co o nim myślicie, ale ja nie myślę chyba o nim nic za dobrego. Kolejna rzecz na to samo zestawienie ciuchowe. I ta rzecz to jest coś, o czym marzyłam jakiś czas. To jest kurtka z All Saints, która, żeby było śmieszniej, jest w Polsce droższa dużo niż tutaj. Tutaj kosztuje 510 franków na co dzień. Ja ją kupiłam za 395, teraz znowu kosztuje 510. Z racji tego, że nie jestem do niej w 100% przekonana, nie zdecydowałam się zdjąć tych tu papierków. Także nie dziwcie się, że one tutaj są. Ponieważ nie wiem, jak podejść do tego tematu, że ona ma bardzo krótki rękaw. Widzicie, taki ma rękaw. Jest to dla mnie, oprócz tego, z tym problemu z rękawem i z tym, że jest to generalnie krótka kurtka, to jest to dla mnie absolutny ideał, jeśli chodzi o kurtkę skórzaną. Ja niestety niezbyt toleruję kurtki z ekoskóry. Wiem, że te wykorzystują skórę zwierząt, ale ja nie oszukuję się, ja te zwierzęta zjadam, więc
no, ich skóra jest tutaj produktem ubocznym, nie kupuję futer, czyli nie kupuję rzeczy, które wymagają jakby osobnej hodowli zwierząt tylko na ubiór, ale kupuję skórzane buty, skórzane torebki, skórzane kurtki, skórzane plecaki, kupiłabym. Może mi się to z czasem zmieni, może uznam, że jest to niezbyt etyczne, ale na chwilę obecną kupuję skórzane rzeczy i jem mięso i produkty odzwierzęce, więc nie będę tutaj hipokrytką, nie będę mówiła, że ekoskóra super. Nie lubię ekoskóry i nie nosiłabym skóry żadnej, czy ramonezek skórzanych, pseudoskórzanych, gdybym miała zdecydować, że nie będę nosiła już skórzanych produktów. Więc dla mnie w grę wchodzi tylko kurtka ze skóry naturalnej, zamszu ewentualnie, no ale to też jest skóra naturalna, tylko inaczej przerobiona. I chciałabym, żeby ta kurtka była miękka, żeby miała dość nowoczesny krój, nie taki starodziadowy. No i ta jest absolutnie idealna, ale ma krótkie, strasznie krótkie rękawy. I nie wiem, naprawdę nie wiem, czy powinnam ją sobie zatrzymać, czy nie. Ona jest dość też ciasna, co jest charakterystyczne dla tego modelu kurtki. Ona się nazywa Papin i jest dosyć przylegająca, to było też napisane w komentarzach. Ja i tak wzięłam rozmiar większy niż normalnie bym wzięła i wynikałoby to z tabeli. I gdybym wzięła jeszcze rozmiar większy, co już chyba było ostatnim dostępnym rozmiarem, to no niewiele by to dało w tych rękawach niestety. Także powiedzcie mi bardzo Was proszę, co myślicie o tej kurtce, bo ja mam bardzo mieszane uczucia. To znaczy uważam, że jest ona absolutnie przepiękna, ale drażni mnie to, że jest aż tak niepraktyczna i wiem, że nosiłabym ją dość rzadko i po prostu tylko w takie dni, gdzie będzie dość ładna pogoda, już trochę chłodno, ale jeszcze nie strasznie zimno, no bo tutaj nie chroni i jest generalnie krótka i bardzo Was proszę o opinię na jej temat. I jeżeli znacie jakieś miejsce, gdzie kupię fajne kurtki skórzane, właśnie takie niestarodziadowe, to dajcie znać. Ta jest moim zdaniem przecudowna. Nie jest jakaś najtańsza, no ja ją kupiłam za tylko 400 franków, a teraz znowu kosztuje 510, więc kupiłam ją i tak w dość dobrej cenie, ale nie ukrywam, że poprzednie kurtki skórzane, które posiadałam, były jednak o półkę lub dwie tańsze. Także powiedzcie mi, co o niej myślicie. No i przechodzimy do ostatnich dwóch rzeczy z zestawienia, jest to bluzka i spódnica. Bluzka jest ze Springfielda, ja Springfielda uwielbiam, mam ze Springfielda spodnie takie materiałowe, trzy pary takich spodni, mam jeansy, mam koszule różne, także bardzo lubię stylistykę Springfielda. Ta koszulka kosztowała mnie 15 franków, teraz kosztuje chyba 19 i powiem Wam, że nie wiem, no nie urywa 4 liter, ale zła też nie jest. Jest dosyć taka luźna, ale to nie jest absolutnie jej wada. Myślę, że wręcz przeciwnie. Nie wiem, jak jest z prześwitywaniem. To zobaczę pewnie analizując to nagranie, czy ona prześwituje, czy nie, czy jest bezpieczna. Ja bardzo, bardzo lubię takie różne koronkowe motywy w górnej części bluzki, czyli na rękawkach, czy taki dekolt zrobiony całkowicie z koronki. Lubię takie rzeczy i dobrze się w nich czuję i to mnie też oczywiście skusiło, żeby tę bluzkę wziąć. I też uważam, że to dobrze wygląda, bo jest to niby zwykły t-shirt, ale taki, który wygląda dużo lepiej w sytuacjach takich biurowych czy formalnych. Druga rzecz, którą mam tu na sobie, może się najpierw oddalę, pokażę Wam. To jest spódnica. I to jest spódnica, która mega mi się spodobała na jesień, ponieważ ona ma takie jesienne klimaty, ona ma kratę, ona ma musztardę, ona ma wstawki takie granatowe, ale powiem Wam, że jak ją tutaj rozpakowałam, to jest straszne barachło. Jeszcze zobaczę, jak ona wygląda na nagraniu. Może po prostu stwierdzę, że jest rewelacyjna i mimo wszystko ją zostawiam. Ona była przeceniona z 70 franków na 45 w momencie, kiedy ja ją kupowałam. A ona nie ma nawet podszewki, ja Wam tutaj to pokażę. To jest po prostu taka ceraciana szmata, jakbym kupiła to na AliExpress. Naprawdę, jakbym kupiła to na AliExpress, z tych bardziej udanych rzeczy z AliExpress. Był haul u mnie z AliExpress i były tam rzeczy takie masakra. I były rzeczy, które ja autentycznie nosiłam latem, takie wiecie, zwykłe podfruwajki, sukienki, które nawet zebrały trochę pochwał. Także to jest właśnie z tej kategorii lepszego AliExpress. No, cena jest jednak z 4 razy wyższa niż to lepsze AliExpress na spódnicę, powiedzmy. Powiedzcie mi koniecznie, co o niej sądzicie, proszę, ale myślę, że nie ma sensu jej zostawiać. Nie leży też jakoś wybitnie. Ten materiał jest niesamowicie cienki, więc tutaj wszystko,
wszystkie jakieś takie mankamenty od razu widać, wiecie, o co chodzi. Wszystko się napina, brzydko wygląda i myślę, że nie ma co jej sobie tutaj zostawiać. Dobrze, i to wszystko, jeżeli chodzi o to zamówienie. Tak jak mówiłam, bardzo Was proszę o opinię na temat tych wszystkich rzeczy. I myślę, że jest to bardzo dla mnie przyjemna formuła filmików. Już drugi raz tak robię, że proszę Was o decyzję. Tylko w poprzednim razie, w poprzednim filmiku prosiłam Was o decyzję dotyczącą tylko jakiejś części rzeczy, bo część rzeczy już była dawno kupiona i było dawno zdecydowane, że je zostawiam. Natomiast tutaj całe zamówienie Wam pokazałam i powiedzcie, co o tym myślicie. I powiedzcie też, czy chcielibyście takie filmiki widzieć. Ja nie współpracuję absolutnie z Zalando, jestem za mała na takie klocki. To wszystko jest kupione za moje pieniądze, więc to nie jest tak, że mam jakiś cykl współpracy i że te filmiki będą. Dlatego, że mam cykl współpracy, te filmiki może będą, dlatego, że po prostu dobrze mi posłuchać jakiejś opinii i takiej zaczerpnąć troszeczkę wiedzy i pomocy w dobieraniu swoich własnych ubrań. Także powiedzcie mi, co o tym myślicie. Ja Wam dziękuję za uwagę i z góry dziękuję za aktywny udział i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!